Kolejny dzień z serii daily vlogów motoryzacyjnych na trasie projektu Royal Trip High Five. Dziś jestem w Gdyni, wieje mocno, bo nad Bałtykiem, i przedstawiam wam bohatera dzisiejszego filmu, czyli Porsche 911 Turbo S o mocy 580 koni mechanicznych. Witam was w kolejnym odcinku programu High Five. Ho, ho, ho. Merry Christmas. Podziękowaniami dla gdyńskiej policji, która dała mi półgodzinny dostęp do tego miejsca. Jestem na skwerze i zobaczcie tylko, jak ten Turbo S wygląda z zewnątrz, na tle naszego pięknego polskiego Bałtyku. Jest trochę już ubrudzony, jak widzicie, ale to tam, to nieważne. Najważniejsza jest linia. Najważniejsze jest to, żebyście zobaczyli, jaką linię ma ten samochód. To jest jedyne auto, które od lat 60. pozostaje niezmienione, w niezmienionej budzie. I teraz chciałbym, żebyście zwrócili uwagę, jak bardzo poszerzony to jest samochód. Zwróćcie tu uwagę. Z tej perspektywy idealnie to wygląda. A sama konstrukcja środkowego kokpitu. Bardzo usportowiony tył. Aktywny spoiler, który rusza się do góry, do dołu, w zależności od zmiany trybu. Cztery wielkie, żadne fejkowe rury wydechowe. Tu jest wszystko bez żadnego fejka. Patrzcie, jaka wielka opona, jaka gruba opona. Linia nadwozia idąca od samego końca do góry jednostajną linią. Punkt szczytowy ma na fotelu kierowcy, pasażera przednich. I tutaj spadek poprowadzony aż do samego końca. Jedyne, co tutaj jest uwypuklone, to linia nadkoli i świateł. Ale jeszcze odejdę wam i pokażę wam całą linię samochodu. Kurde, te barierki mi tylko przeszkadzają. Za chwilę to zdemontujemy. I już jest. Wlew paliwa oczywiście z przodu. 9.8, ale najlepiej setka. Opony już zmienione na zimówki. Tutaj przejdźmy jeszcze, zatrzymajmy się przy hamulcach. Hamulce są ceramiczne, zarówno z przodu, jak i z tyłu. Komplet hamulców ceramicznych z przodu i z tyłu kosztuje 80 tysięcy złotych. To jest bardzo dużo pieniędzy. Co ciekawe, splitter jest lekko wysuwany. On się wysuwa przy prędkościach, przy zmianie trybu, podczas jazdy, tak mi powiedział właściciel. Tutaj mamy oznaczenie Turbo S jeszcze. Tablica rejestracyjna, i uważam, że to jest jeden z nielicznych samochodów, w których tablica rejestracyjna z przodu nie wygląda tragicznie. Mogłoby być bez, ale jak już musi być, to jest z przodu. On jest lekko różniący się od przedlifta właśnie takimi dodatkami jak zderzaki, lampy, takie szmery, bajery, wloty powietrza, które oczywiście bynajmniej nie są fejkowe, jak w niektórych Suprach i tak dalej, najnowszych. Wszystko, tyle. Otwórzmy sobie klapę silnika. Pyk. Oczywiście silnik z tyłu. Dużo nie zobaczycie. Głośniki, lampa Aladyna, czapka kucharza. No i oznaczenia Turbo S 3,8 litra. Szkoda, że bez karbonu, bo ładnie to wygląda z karbonu, z karbonem. No ale niewiele tutaj można oglądać tak naprawdę. Zamykamy. Kurde, jak to zamknąć? O, zamknięte. Teraz w drogę odpala aplikację, zbiorę kilku pasażerów na Uberze, na Bolcie. No i zobaczymy ich reakcję na przyspieszenie. Aha. A ja pierwszy raz jadę w Porsche. Pierwszy raz? Mhm. Nie jest jak w Maybachu niestety, przepraszam. O Boże. Zawsze chciałam Porsche'akiem jechać. Tak? O kurwa! To jest Turbo czy Turbo S? Turbo S. To jest Turbo. Kojarzysz trochę model? Ja tak. To jest mocny motoryzacji. O kurwa! No trochę bokiem nas postawiło. No właśnie zarzuca. A to jest napęd na 4 koła. O, ślisko trochę. 3, 2, 1. Bam! Ale zabiję! O kurwa! Ile tak najwięcej próbowałeś? Ja to niewiele, ale właściciel jeździł 330 nawet na godzinę. Ja się boję, kurde, jechać 160, to 300 mówisz? Trochę mieli kołami przy starcie. Zgadnijcie, jaka jest prędkość maksymalna tego auta? Nie wiem, Jurka, 300? Więcej. 330. To ile może mieć koni?
580 koni, 330 na godzinę leci. To ja się teraz boję. Aż kurwa fajnie do góry wszystko idzie. To jest kurwa to. To jest to. Carrera. Angela. Angela. Prowadzisz jakiś kanał na YouTubie? Nie. A powinieneś zacząć, bo widzę, wszystko nagrywasz. Bardzo dużo nagrywam. Właśnie tego, co powiedziałeś, to nie nagrałem. Wszedłem bez nagrywania. Poważnie? Tak. To jeszcze początkujący vloger dla ciebie, z ciebie. Nie, nie, może kiedyś, może coś dla amatorów. Pasy są? Tak, są, mam wszystko. Ale fajnie. Ale super. Mega. Wciska w fotel, co? No, ale jak mówię takie auto, to już bym prawo jazdy nie miała. Z kitu. No, ciężko jest utrzymać normalną prędkość, taką przepisową. Jaki komentarz? Bezcenny. Jest git? Jest fajnie. Dzięki wielkie. Było mi bardzo miło z wami jechać. Mi również. Dzięki wielkie. Dzięki. Spróbuję wam pokazać przyspieszenie od 0 do 100. O, straciłem trakcję. No, mniej więcej tak. Teraz dla porównania od 50 do 140. Tak wygląda to wszystko z fotelu kierowcy. Piękna kierownica karbonowa z dodatkami skórzanymi. Złote logo, łopatki zmiany biegów, analogowe zegary. Tu macie zegar, gdybyście nie zatracili się w czasie podczas przyspieszania. O, tak wygląda mój sprzęt do nagrywania. Zawsze taką kamerą nagrywam. Lusterka, widzicie poszerzenia w lusterkach. Panel, z tego w ogóle nie korzystam. Panel tutaj z przyciskami. Przycisków jak w samolocie. Gdybyście nie wiedzieli, czym jedziecie, to jeszcze producent wam napisał, że 911. Tutaj bardzo ładna gałka zmiany biegów z karbonem. Idealnie wyprofilowana. Naprawdę, jeżeli jedziesz sam, nie trzymasz dziewczyny za kolano, no to możesz trzymać albo tu, albo właśnie za gałkę. No i tak to wszystko wygląda z mojej perspektywy. Michał jest właścicielem samochodu. Poznajcie Michała. Cześć. Od kiedy masz Turbo S-a? Bo wiem, że to nie jest twoje. Nie jesteś pierwszym właścicielem tego auta. Tak, mam go od czerwca tego roku. Czyli prawie pół roku. Prawie pół roku. Co możesz powiedzieć o tym aucie przez pół roku użytkowania? To najszybszy samochód, jaki kiedykolwiek miałem, jeżeli chodzi o przyspieszenie. I tym samym uczy pokory i cierpliwości do. Też jakby weryfikuje twoje umiejętności jezdne. Mimo napędu na 4. Mimo napędu na 4 koła. On katalogowo, no wszyscy wiemy, że ma 2,9 do setki, tak. Ale na RaceLogicu czy tam DriftBoxie tak. Zmierzyłeś ten samochód. 2,7. I ile było? 2,7. 2,7. To było twój pomiar jakby, czyli ja zakładam, nie, że lato... To nie był mój pomiar, to był pomiar, który widziałem na filmiku w YouTubie, że chłopaki nawet na Silesii łamali 2,7. Na seryjnym aucie. Na seryjnym aucie. Świetnie. Katalogowo ten samochód podchodził pod 1 000 000 złotych dokładnie wartości. Ten nowy samochód, faktura do leasingu, jak szła jako nowy, była 1 150 000 po robocie. 1 150 000. Więcej niż GT Trójka sprzed 4 dni z Białego Stoku. To była cena, jaką widziałem jako fakturę, bo ten samochód pierwszy użytkownik też był sprzedawany do leasingu i tam było 1 150 000 po robocie. Widzisz, masz Sport Christmas. Ja nie wciskam całego gazu. Bo stracił trakcję. Patrzysz na spalanie w tym aucie? Jesteś w stanie coś powiedzieć długofalowo? Jeżeli jeździsz w miarę ostrożnie, spokojnie, to powiedzmy, że zamykasz się w 16-18, a teraz, jak my wyglądamy, z ciekawości... 49. Nie, 21,2. O kurde! On jest mega szybki! Tak w skrócie, dosłownie, film mógłby trwać 2 sekundy, przedstawienie auta, jak, co to jest w ogóle za samochód? Mega szybki!
I tak można by go w dwóch słowach opisać. Dawno taki podniety nie widzieliście u mnie, co? Czy to jest samochód idealny? Bo nie jestem w stanie znaleźć żadnej wady. No dobra, oprócz ceny, ale no pomijmy w ogóle kwoty i ceny. Nie jestem w stanie znaleźć choćby jednej wady tego auta. Jeśli chodzi o właściwości jezdne, mechaniczne, komfort jazdy. Nie wiem. Prędkość maksymalną ma większą niż startujący samolot pasażerski, bo 330 na godzinę to robi tak, a samoloty pasażerskie, taka ciekawostka wam powiem, że startują przy około 300-280, to zależy od wszystkiego pewnie, od wielu czynników. Jadę szybko jeszcze na detailing, żeby ogarnąć auto właścicielowi, no i żegnam się z Turbo S-em. Dobrze będzie umyty, bo to biały kolor, to tak ciężko. Wszystko co w naszej mocy. Też. Hej. Słuchaj, na czas realizacji trzymaj naszą M2-eczkę, tłuczo. Jak to? Tak to. Mogę nagrywać? Jak najbardziej. Wychodzimy na prosto klientów, staram się, aby na czas realizacji otrzymywali auto sportowe. To M2-kę? Zgadza się, to M2-kę. Ja pierdzielę. Ile to potrwa? Myślę, że tak około półtorej godziny. No wiecie, no jakby... Dawno nie widziałem tak uwalonego samochodu. Masakra. Dacie radę sobie z tym? Pewnie, że tak. Lubimy wyzwania, nie? Dzięki wielkie. Dobra, to ja lecę do M-ki. Dzięki jeszcze raz. Dzięki. Okazuje się, że firma oprócz detailingu ma wypożyczalnię i to jest jedna z popularniejszych wypożyczalni w Trójmieście. KPR Cars. No to co? Od razu tryb M2. Zarąbiście! Skąd ten dymek? Dobra akcja. Na szybko jeszcze zobaczcie, jak to brzmi. BMW M2. Nie, no pięknie. Wygląda obłędnie. Masakra, teraz wygląda jak samochód. Super. Bardzo ładna robota, dziękuję. Posłuchajcie teraz, jak brzmi 911 Turbo S. Akcja. Reprezentant KPR-u. Musimy znaleźć 6 grudnia. I czekoladka jest tutaj. Śmiało. Proszę bardzo. Rozpakowujemy. Piękna, adwentowa czekoladka. Chciałbym was wszystkich serdecznie zaprosić do Instagrama, do Buczo, gdzieś tutaj. Tutaj będziecie mieli KPR Sportscar i tutaj KPR Detaili. Cieszę się, Buczo, że mogliśmy się poznać. Dzięki wielkie. Bardzo przyjemny samochód. Zbliża się wieczór, więc odstawiam Turbo S-a do Michała. Michał ma też profil na Instagramie. Jameson Cars. Możecie zaobserwować go, wejść, zobaczyć jakie inne auta ma. Kto wie, może jeszcze się nieraz spotkamy na YouTubie z tymi autami. Wracam do swojej klasy, Merola. No i dziękuję wam za oglądanie. Pamiętajcie o subskrypcji, bo to głupie, ale ważne. Seria daily vlogów wam się bardzo podoba, setki tysięcy wyświetleń i o to chodziło. Dzięki jeszcze raz za oglądanie, widzimy się jutro w kolejnym odcinku serii daily vlogów motoryzacyjnych. Do zobaczenia jutro, cześć!